Dzień dobry, nazywam się Tomasz Piekot. Od kilku lat upraszczam i uszczerzam komunikację urzędową. Zapraszam Cię do obejrzenia poradnika Prosto i Kropka. Przychodzi pora na ulubiony typ komunikacji we wszystkich firmach i urzędach, czyli prezentacje multimedialne. Niestety, nie będę miał tutaj dla Was dobrych wiadomości. Najbardziej szokują wnioski z badań Stevena Koslina. Okazuje się, że kiedy występujemy z prezentacją na slajdach, audytorium musi przetwarzać aż 4 strumienie informacji. Pierwszy typ informacji to słowa, które płyną z naszych ust. Drugi strumień informacji to nasze gesty, nasza mowa ciała. Trzeci strumień informacji to słowa, które widać na slajdach. Czwarty strumień to informacje wizualne, czyli obrazy, które pokazujemy na slajdach. Okazuje się, że te 4 strumienie informacji przetwarzamy w różnym czasie. Nie możemy ich odbierać jednocześnie. Występ z prezentacją multimedialną jest jak słynny twarzowazon. Pamiętacie ten obrazek? Przygotowali go psychologowie gestalt, którzy badali sposób, w jaki obserwujemy świat. Odkryli, że kiedy patrzymy na świat, to widzimy figurę na jakimś tle. Zasada figura-tło działa także w czasie występu z prezentacją. Albo my jesteśmy figurą, a nasze slajdy są tłem, albo jest odwrotnie. Jeżeli przygotujemy bardzo atrakcyjne slajdy, to one wtedy będą figurą, a my staniemy się tłem. W naszych firmach i urzędach każdego dnia oglądamy wiele prezentacji. Jest wiele programów i szablonów, w których możemy tworzyć slajdy. Jeżeli obejrzymy sobie wszystkie możliwe slajdy z wszystkich możliwych prezentacji, to okaże się, że są tam tylko 3 proste typy. Typ pierwszy to slajd w stylu mięsnego jeża. To slajd przyładowany informacjami, najczęściej ma jakiś nagłówek i bardzo dużo punktów. Typ drugi to slajd w stylu emo. To slajd, który przedstawia piękne, emocjonalne zdjęcie. Słów na nim jest bardzo mało. Dosłownie kilka wyrazów, najwyżej jedno zdanie. Typ trzeci to slajd w stylu espresso. To slajd, który zawiera esencję tego, co chcemy powiedzieć. Jest bardzo prosty i klarowny, lecz co ważniejsze, dzięki temu wyłączony słuchacz bardzo szybko wróci do tematu. Na koniec zebrałem dla Was kilka praktycznych wskazówek od ekspertów i praktyków występów publicznych. Wskazówka numer 1. Dowiedz się, jaki jest typ ekranu, na którym wyświetlać będziesz slajdy. Mamy ekrany kwadratowe i ekrany panoramiczne. Wskazówka numer 2. Sprawdź oświetlenie w sali i kolor ścian. Badania pokazują, że najlepsze jest ciemne tło i jasna czcionka. Wskazówka numer 3. Dostosuj formę swoich slajdów do treści. Motywy roślinne nie są potrzebne w prezentacji, w której nie ma ani słowa o przyrodzie. Wskazówka numer 4. Na każdym slajdzie zostaw mapę drogową z informacją o wszystkich rozdziałach. Najlepiej umieścić je w pasku na górze i zmieniać, podświetlać w toku prezentacji. Jeszcze kilka lat temu na slajdach obowiązywała zasada 6x6. Mogliśmy użyć 6 wyrazów w 6 wersach. Najnowsze badania pokazują, że zasada ta się zmieniła. Pozostaje nam tylko 4x4. 4 wyrazy, 4 wersy. 16 słów to wszystko. Kolejna wskazówka. Używajmy tych samych słów, które mamy na slajdach. Nie wymieniajmy terminów, nie stosujmy synonimów. Najtrudniejszym percepcyjnie elementem wielu slajdów są rozbudowane listy. Najlepiej je animować. Specjaliści radzą, by najpierw wyświetlił się pierwszy wiersz listy, po nim następny i tak w kolejności omawiania. Ważne tylko, by punkty, które już omówiliśmy, były mniej widoczne. Najlepiej wyświetlić je na szaro. Jeżeli chcemy zwrócić uwagę audytorium na któreś ze słów, lepiej nie stosować wskaźników laserowych, tylko zastosować zasadę Rudolfa. Rudolf to renifer świętego Mikołaja, który miał czerwony nos. Najlepiej ten wyraz zaznaczyć na czerwono. Slajdy to komunikacja wizualna w czystej postaci. Starajmy się zatem używać obrazów dobrej jakości. Nie stosujmy szablonowych, schematycznych rysunków w stylu clipart. Niestety najlepiej się sprawdzają obrazy graniczące z kiczem, ale bardzo dobrze wypadają też w badaniach ludzkie twarze i obrazy emocjonalne.
Najskuteczniejsze są metafory wizualne. Możemy na przykład powiedzieć, że przejdźmy teraz do kwestii bardziej pikantnej, na slajdzie pokazać papryczkę. To już wszystko na dziś. Pamiętajcie na koniec, że kiedy omawiacie coś, czego nie ma na slajdach, po prostu na chwilę je wyłączcie.